Dobra. Komu w drogę temu frytki, idziemy. Podziemia. Czyli jeszcze głębiej. Tu pewnie będzie jeden wirek, tylko otoczony przeciwnikami. Który... We're dealing with a force we don't understand. We need your mother's help. Mama's been behind that miasma wall for years now. She can wait another day. Niby tak. No zobaczymy, co się uda zrobić. Skąd to światło? Jak jesteśmy w podziemiach? Nie płakałbym, jakbyśmy też znaleźli tu jakieś rzeczy. Przydatne rzeczy, dodam. O! Wytłumiony karabin szturmowy, poziom drugi. Obrażenia 70. Zasięg... Karabin szturmowy Patriot PR-5. W Nowej Ameryce trudno znaleźć wyciszane bronie. Może pierwotnym podobał się hałas ich broni tak bardzo, jak strzelanie z niej. Bierzemy koniecznie. Zobaczmy, czy tu nie ma czegoś. Dobra. PR-5, tylko wyciszony. I mniej amunicji. Tylko, że tu mamy... A, niekoniecznie mam. Dobra, ale nie. Damy to jej, bo jej brakuje... Brakuje jej właśnie broni, która ma więcej amunicji niż jeden. No jeszcze zwiększymy obrażenia o 10. Będzie nieźle. W sumie to będzie miała większe obrażenia niż oni. Dobra, niech tak zostanie. Będzie mogła w końcu się spisać inaczej niż tylko snajperką, więc to wcale nie źle. No proszę. Ale tu całe zabudowania są. Wow. Niby pod ziemią. Rzucający zaklęcia. Taki brzydol. Wysoki, smukły potwór potrafiący użyć swojego biczowatego ramienia do wystrzelenia na dużą odległość utwardzonego odłamka wyziewu. Po śmierci jego organy wewnętrzne eksplodują kwasową chmurą. Zakładam, że ma mało życia w takim bądź razie. Tam jest. A tam jest następny. Who are those people? That's not people. That's miasma shaping itself into a new enemy. Ile ich tam jest? We're not getting near the vortex unless we do some crowd control. Upierzca. Krępy potwór z jednym ramieniem w kształcie ostrego jak brzytwa topora. Najlepiej trzymać się na dystans, chyba że chcesz dać się pociąć. Po śmierci jego ograny... Oni wszyscy, kurde... umierają? O-o. Tam jest do odwrócenia uwagi coś.
Dobra. Tam chodził jeden ziomek w ogóle. Właśnie. ...140 punktów życia. Pytanie, czy my jesteśmy w stanie... ...go zabić jednym strzałem. Nie bardzo. Chyba, że wejdzie krytyk. Dobra, ale są na dole. Spróbujmy. O, dużo się rozbryzł. Karta biuro burmistrza, przedmiot zadania, podziemia, karta dostępu z napisem burmistrz Zurhelen. Są na niej stare plamy, chyba krwi. Tam jest następny rzucający daleko. Czyli rzucającego zaklęcia byśmy mogli zdjąć. Tam jest skrzynka chyba, bo na fioletowo tak ładnie się świeci. Dobrze by było zostawić samych łupieżców. Skoro tych jesteśmy w stanie zdjąć. Tam jeszcze wychodził jakiś. Z tego domu. O, właśnie. To będziemy musieli poczekać na niego. Jak tu przyjdzie, o, to inaczej zrobimy. Jak tu przyjdzie, odpalimy to. Sorry, I didn't quite get that. Could you repeat it? No nie słyszał? O, idzie inny. O shit, tego się nie spodziewałem. Nieładnie z twojej strony. To tego gdzieś w środku trzeba będzie spróbować załatwić. Na przykład tu. Żeby tamten łupieżca nie widział. No bez jaj, nie pójdziesz dalej? Oj, nie, nie, nie. Ty, tylko z ogniem.
Powodzenia. Kurde. No to pozamiatane. O, tu można wejść wyżej. Jakby uratować ją. Muszę tak. No i wal. Teraz oni. On coś tam miał o teleportowaniu się. Nie trafił. Ten to trafi na pewno. 50 punktów, dużo. Właśnie. Palnij go. Odsuń się. Ty nie przejdziesz. Też chyba nie masz nikogo. Masz. Ty musisz się martwić tamtym, co tam jest. Dobra, a ty jak przeżyjesz? Ani tego, ani tego. Ty przeżyjesz, bo postawisz sobie żabę, która będzie cię leczyć. No nie, nie, nie. O, w tego. Całkowita odporność na kwas. No, tej swojej umiejętności to nie bardzo. Żaba poszła se gdzieś. A Dixa pewnie leczyć. Ty uparciuchu. Trafił! Nie wierzę! Kogo ty przyzywasz? No nie mów, że drugiego. Czemu on taki inny jest? No zabiją mi go. Ale jak to możliwe? Gdzie szaman? Tu. Czemu on się czerwony zrobił? Nie ma bez jaj. Będę mógł rzucić do niego granatem?
na jakimś farcie. Odzyskasz panowanie nad żabą? Nie. No żaba jest po ich stronie teraz. Bez sensu. O, żaba się z nimi bije. Dobra, może to glitch bug, nie wiem. Zobaczymy, czy będzie nas atakował. Biją żabę. Co zrobi żaba? Skoczy do nas. Ulecz. Dobra, jest nasza dalej. To jest błąd. To nie chcemy strzelać do niego. On jest... kolega ziomek. Przeładujmy. Nie mogę tutaj. Tam dopiero. Bym musiał podejść do brzegu. W sumie dobra, ty jak się ruszysz, to mi wystarczy. A nie, bo ty nie chcesz w tego strzelać. Też masz słaby widok. To go w tego. Teraz pytanie, czy ja chcę się tu wychylić i pokazać? Bo i tak nie mam wyjścia. Ses. Ten cel to jest niesamowity. Uderzy go? Uderzy. O, nie bij, nie bij, nie bij. Kurde. Dobra, granacik. Uleczamy. Muszę go walić. A ze snajperki jakbym spróbował? To lepiej tak. Dobra, ty się odsuń gdzieś dalej. Niestety. Ale dobijmy go. Strzelaj. 1%? To chyba nie warto było. No jak? Lecisz w niego?
Lecisz. O, tu będzie lepiej. Tamtego chyba nie ma tam. Gdzieś się przeniósł. Z krytykiem. Podzieli się w następnej turze. Tak to działa. Trzeba go zabić. Go. O nie. Przez podział plechy siedzieli. No i oczywiście trafiona. Czemu on się może ruszać? To jest też niesprawiedliwe, że od razu może się ruszyć. Pudło. O, dzięki Bogu. On zginie w następnej turze. Dobra, spróbujmy go dobić. Przeżył. Ten prawie życia nie ma. Sto procent na trafienie? To biorę to w ciemno. I możemy się odleczyć. Choć nie wiem, czy nie wolę jego jednak odleczyć. Jest wytrzymalszy. Nie trafił. Ostatni granat na siebie. Niech będzie. Dobra, Dix. Przesuń się tutaj w okienko, żeby mieć dobry strzał. No i walisz. A, ty spróbuj go podpalić. 26% tylko. A tu 65, trochę lepiej. Okej, tylko to nie koniec walki. To uciekaj. Czyli tam jest jeszcze ten ziomek. A, ten załapał. Tam ile ich jest, Jezusie. Teraz tak, on był tam. Weźmiemy sobie obserwację. Jesteś jakimś, za jakimś murkiem, nie? Jeden nabój, no ale to i tak tutaj raz strzelisz. No i dawaj. Nie trafił, nie trafił. Czy on siedzi w... Tak.
Poza zasięgiem. O, tu lepiej. Dobra, wal. Trafiony. Chyba wolałbym go z byka walnąć. Poza zasięgiem. Utknął w tym? W zlewie utknął. Co zrobisz? Siedzisz w zlewie. Ale strzelisz. Jeszcze trafisz. Przeładuj. Podzieli się w następnej turze. No chłopie, teraz tu musisz trafić. Może z lepszej pozycji jakieś? 59. 44. 65. Dobra, podejdź bliżej. Dobrze. O, następny zobaczył. Niedobrze. Bal. Właśnie na górę. Niedobrze, bo tym Dixem stoję obok. I jakbym... No w sumie nie muszę go zabijać w tej turze. Tu go zabiję, nie. Tu ciach. Mogę się odsunąć. Cyk. Ojej. I tak go nie trafię. Dobra. Pyk. Idziemy. Przeładujmy sobie. Ty spróbuj trafić. 10 punktów zostało mu życia. To się wkurzy. O nie, dobrze, mogę strzelać. Zbadaj. Zabij 10 miminków? Just a story to scare kids. I get the scary part. What's the story? Something about the miasma punishing the originals by burying their whole town. O! Czegoś takiego się nie spodziewałem. Oni wybuchają, ale nic po sobie nie zostawiają. Tam chyba coś jest do wzięcia ciekawego. No i tam na zielono też coś może być. Tylko, że tutaj... Dobra, to najpierw jednak w tą stronę.